Głos w sprawie budowy obwodnicy Suwałk zabrał Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziś, podczas zorganizowanej w swoim biurze poselskim w Suwałkach konferencji prasowej, poseł poinformował, że wystąpił w obronie budowy obwodnicy do Donalda Tuska, premiera RP. Z ostatnich propozycji rządowego projektu programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015 wynika, że budowa obwodnicy Suwałk została odsunięta w czasie na bliżej nieokreślony termin. W swoim piśmie do premiera poseł zaapelował o umieszczenie budowy na liście zadań priorytetowych. Zieliński zwrócił uwagę, że Czesław Frenkiewicz, prezydent Suwałk, podczas kampanii wyborczej okazywał przychylność Platformie Obywatelskiej. Zdjęcie kandydata było na tych samych ulotkach wyborczych, co kandydata PO do sejmiku. Później radna z PO otrzymała miejsce w prezydium Rady Miasta, mimo że kandydaci Platformy zdobyli tylko dwa mandaty. Rajcy z Komitetu Suwałki Wizja Gajewskiego nie kryli, że to sygnał dla PO zwiastujący chęć współpracy z sejmikiem. Teraz widzimy przychylność Platformy dla miasta, skwitował Zieliński. I gdy dociekaliśmy, dlaczego tak się stało, że Prawo i Sprawiedliwość zostało odsunięte, mimo że należało się w sposób oczywisty to, żeby uczestniczyć w prezydium Rady, to odpowiedź była jedna. Mimo że tamtym to mniej przysługuje, bo mają mniej mandatów, mniej radnych, no to trzeba taki gest zrobić, bo to będzie oznaczało większą przychylność Platformy Obywatelskiej dla Suwałk. I w sejmiku, i w rządzie. No i dobrze, Państwo, mamy tę przychylność. Nie trzeba było długo czekać. Jest przychylność w postaci przesunięcia budowy obwodnicy Suwałk na lata po 2013 roku, bo wszystko wskazuje na to, że tak się stanie.